dobre granie. To była Alicja z debiutanckiej płyty zespołu Dobs. Płyta nazywa się Głos Moich Nocy, no ale o tym, czy to jest debiutancka płyta, porozmawiamy za krótką chwilę. Oczywiście posłuchamy tego albumu w większej objętości, a mi w studiu bardzo miło powitać Dawida Młotkowskiego z zespołu Dobs. Cześć. No i Jakuba Kamińskiego z zespołu Indigo Child, no ale też można powiedzieć z tego kolektywu twórczego Dobs Indigo Child. Cześć. Tak jest, to jest bardzo złożona sprawa. Złożona jest o tyle, że aktualnie, jeżeli chodzi o zespół Indigo Child, no to gra w nim też Dawid tutaj obecny, a ty sprzymierzałeś się kiedyś do zespołu Dobs, no i z tego co wiem, między innymi w Alicji twoje partie słychać. Tak, słuchać bas, słuchać tamburyn i chórki. No ale właśnie, człowiek orkiestra. Tyle rzeczy naraz. No ale zasygnalizowałem, że jest to nietypowy debiut, no bo rzeczywiście jest to pierwszy zarejestrowany album zespołu Dobs, natomiast ukazał się dopiero teraz. W międzyczasie ukazała się mini płyta, czyli Blue Drag, ukazała się koncertówka ze studia M, zresztą zarejestrowana niemal co do dnia rok temu. I ciekawi mnie, czy kiedy udało się sfinalizować ten materiał, wydać go na płycie, to czujecie jakąś taką ulgę, że udało się zamknąć pewien rozdział, czy jakoś was to prześladowało? Z jednej strony tak, ponieważ włożyliśmy w to też sporo pracy, także cieszymy się, że w końcu możemy się podzielić tym materiałem. Zresztą chyba, tak mi się wydaje, jak tak obserwuję, jak działacie jako Dobs, chyba najwięcej pracy było przy tym albumie. Tak, no, najdłużej nagrywaliście, album koncertowy, nie? Nagraliśmy w godzinę, a ten co najmniej ze 40 takich koncertowych by poszło. No. Ale wydaje mi się to o tyle ciekawe, że dzieliliście się już wcześniej ze światem, między innymi utworem tytułowym, który miał zapowiadać ten album. W internecie też gdzieś krążył Jacksonville Chase, natomiast mam wrażenie, że kiedy słucham już tej wersji stricte studyjnej, to coś tam majstrowaliście, czy przy masterach, czy lekko było to podbite, czy to jest kwestia po prostu, że z płyty to lepiej brzmi, czy rzeczywiście ten materiał był wypolerowany jeszcze? Tam jakaś kosmetologia chyba wchodziła, ale to było tak dawno temu, że już powiem ci szczerze, że nie pamiętam, co no, ale tam było. Na pewno z płyty lepiej brzmi, dlatego warto ją kupić. Polecamy, ale na płycie jest w Wave'ie, a tak to trójki, no tak, to no. Dlatego może. No, tak. Ale też warto wspomnieć o tym, że ta płyta w ciekawy sposób też pokazuje ewolucję Dobsów i dopiero kiedy usłyszałem ten materiał w całości, zwróciłem uwagę na to, że może to jest kwestia, że grał wtedy z wami na bębnach Michał Szwajca z Autopojazdu. Byliście zespołem o takich, powiedziałbym, mocno hardrockowo, wręcz momentami metalowych inklinacjach. Ty też na przykład jako gitarzysta grałeś zupełnie inaczej. Czy dla ciebie to jest jakieś takie ciekawe wspomnienie, czy to było jakieś takie ubogacające doświadczenie, żeby wrócić do tego repertuaru? Oczywiście. To było na pewno ciekawym doświadczeniem, bo to było takie pierwsze zmierzenie się z tworzeniem materiału i zarejestrowanie tego materiału, także bardzo miło to wspominam. No i też dużo doświadczenia wniosło i jeśli chodzi o budowanie jakiejś świadomości muzycznej, no to tworzenie tego materiału, jak również nagrywanie, dużo, dużo wniosło, jeśli chodzi o jakieś tam moje rzemiosło. No bo jeżeli chodzi o tę płytę, to wydaje mi się, że bardzo lubiłeś grać slajdem. Nie, że teraz nie lubisz, ale na tej płycie takich partii granych tak zwanym paluchem jest... Tak. No. Bardzo dużo. Takie chyba amerykańskie podejście trochę dominowało w ogóle na tej płycie. Przejawiają się trochę z jednej strony jakieś folkowe rzeczy, ale dużo jest moim zdaniem wpływów południowoamerykańskiego rocka. Ja też w tamtym czasie słuchałem dużo Lynyrd Skynyrd, On My Brother's Band, także może to też jakoś... Zresztą to, co pamiętam, jak się wtedy chyba razem nawet dostaliśmy na Rock Time'a i wtedy wymieniliście to chyba pierwsze miejsce z publiczności, to słuchałem tej audycji i mówili tam, że właśnie to im się tak kojarzy amerykańsko bardzo. Mhm. Redaktor, to jest ze studenckiego radia, tak stwierdził, więc chyba rzeczywiście coś w tym jest.
Tak, na początku szliśmy mocno w kierunku południowej Ameryki. Tak, podjęliście rynek amerykański. Ale to, o czym mówisz, słychać choćby w Bad Lucky Day, gdzie ta gitara jest taka almanowska, w All Those Things, gdzie z kolei jest współcześniej, więc chyba rzeczywiście, jeżeli chodzi o pewną ewolucję, to od tej Ameryki się nie odciąłeś, ale im dalej w las, tym bardziej lubiłeś chyba bawić się brzmieniem, eksperymentować, myśleć szerzej o gitarze, nie tylko riffowo. Tak, w ogóle proces nagrywania tej płyty to było takie bawienie się brzmieniem, ponieważ w tym studiu były różne wzmacniacze, różne gitary i po prostu dużo czasu spędzaliśmy na szukaniu brzmień, jak również na eksperymenty. Zwłaszcza same zakończenia utworów z reguły kończą się w sposób nieoczywisty, tutaj sporo bawiliśmy się w różne drobiazgi i detale. No to skoro mówimy tyle o płycie Głos Moich Nocy i o tych amerykańskich tropach, posłuchajmy wspomnianego All Those Things. To był All Those Things z płyty Głos Moich Nocy zespołu Dobbs. Płyty w sumie debiutanckiej, ale wydanej jako trzecia. Tak. Cały czas w dobrym graniu rozmawiamy z Dawidem Młotkowskim z Dobbsów i Kubą Kamińskim z Indigo Child. No i właśnie, a propos płyty Głos Moich Nocy, to też pamiętam, że to, które oblicze wasze jest bliższe fanom, czasami przesądza się w trakcie koncertów, bo mówiliście, że na przykład utwór Arsonist z płyty, której słuchaliśmy przed chwilką, no jest bardzo często przez publiczność, która zna wasz repertuar, gdzieś wymuszony, dopinguje was, tak choćby było podczas koncertu w Radio Opole, żeby ten utwór zagrać, także chyba też czujecie jakąś więź z repertuarem, tak, który już ma 3 lata, ale został wydany dopiero teraz. Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że też domaganie się publiczności tego utworu wynika poniekąd stąd, że to było jeden z dwóch pierwszych utworów, które opublikowaliśmy, i to właśnie z tego albumu. To jest tym bardziej ciekawe, bo jeżeli chodzi o część utworów z waszej takiej, no, jeżeli chodzi o chronologię pierwszej płyty, czy pierwszego wydawnictwa, czyli epki Blue Drag, no to one też pojawiają się na płycie Głos Moich Nocy i zauważyłem, że na koncercie potraficie tak podejść hybrydowo do nich. Raz gracie bardziej w stylu debiutu, raz bardziej w stylu Blue Drag, raz coś zupełnie innego prezentujecie, także chyba to też jest dla was ekscytujące, że można się bawić tym repertuarem, zmieniać jego oblicze. Oczywiście, ja nie lubię takiego przywiązania do utworu, że gra się numer od do. No to też wynika z naszego feelingu w danym dniu, jak również wynika z miejsca, w którym gramy, i publiczności. Wiadomo, inaczej zachowamy się na jakimś większej scenie, inaczej w małym klubie, w kameralnej atmosferze, gdzie na przykład większa część publiczności to są ci kuracjusze z Ołtka Zdroju. A są takie koncerty. Także wtedy trzeba, wiadomo, bardziej z feelingiem gładziutko zagrać. Aczkolwiek jak graliśmy głośniej i się zapytaliśmy, czy publiczności to nie przeszkadza, to jakiś pan powiedział: my i tak już ledwo co słyszymy. Pytałem też o to w kontekście na przykład utworu Rolls of the Dice, który gra się aktualnie w trakcie koncertów, czy przynajmniej graliście jeszcze rok temu w Studio M, w sposób zbliżony do tego, który pojawia się na płycie Głos Moich Nocy, ale na przykład rezygnujecie z tej końcówki, gdzie jest najciężej, tak, najbardziej. Tak. Już trochę odeszliśmy od takiego ciężkiego, topornego grania. Nie wiem, czy dobrze, no. Ale to chyba w ogóle ta końcówka taka, właśnie jak to powiedzieliśmy, toporna, to chyba było też troszeczkę z inicjatywy Szwajcy, z tego co pamiętam, bo ja wtedy układałem, się wy układaliście, ja tam dogrywałem. I nie wiem, czy to też nie było tak trochę jakby te wpływy heavy metalowe Michała. Tak, bo Michał miał takie hard rockowe. Tak, no bo miał zawsze, bo pamiętam, jak jeszcze kiedyś Danzika graliście, nie? No tak. No, bo to było właśnie te takie... Nawet Arsonist tak troszeczkę przypomina Danzika, trochę Billy Idola. No właśnie, Arsonistę układaliśmy, ja i Michał właśnie siedzieliśmy na sali prób i układaliśmy, to był jeden z pierwszych utworów, jakie w ogóle ułożyłem w swoim życiu.
Bo to jest o tyle ciekawa ewolucja, że na płycie poza Kubą, który pojawia się w dwóch utworach, grał Chris Pinkazik, który aktualnie jest waszym basistą, wtedy był, w międzyczasie nie był. Tak. I Michał Szwajca też gra z wami tylko na tej debiutanckiej płycie. Oczywiście teraz bębniarzem jest Olek Czekański i wydaje mi się, że to chyba też jest fajna sposobność, że każdy, kto pojawia się w waszych szeregach, jeżeli ma ochotę, może odcisnąć mocne piętno na tym repertuarze. Chyba nie jesteście takim wodzowskim zespołem, tylko staracie się, żeby każdy mógł swój jakiś taki muzyczny język znaleźć, żeby mógł się wyrazić. Tak, tak. No przede wszystkim każdy musi dobrze czuć się w tym, co robi. Staramy się tutaj znaleźć jakąś nić porozumienia. A poza tym ja na przykład mam takie podejście, ja nie lubię monotonii, także jeżeli pojawiają się jakieś zmiany, to zawsze odbieram je na plus. Nawet sam mam z tym problem, że za często próbuję coś zmieniać. Brzmienie na przykład. Tak. Jak brzmienie, czasami brzmienie gitary zmieniasz, to ja muszę brzmienie basu zmieniać. I to momentami może być uciążliwe. Ale czy jeżeli chodzi o ewolucję tego repertuaru, to zestawiając wasz, powiedzmy, chronologiczny debiut, czyli Blue Drag, z Głosem Moich Nocy, czyli płytą nagraną jako pierwsza, mam nadzieję, że się nikt nie pogubił, to czy można powiedzieć, że to, co robicie teraz, jest wypadkową tych dwóch podejść? Bo ja, słuchając waszych koncertów, jeszcze singla Demoniczna, który ukazał się w międzyczasie, takie odniosłem właśnie wrażenie, że gdzieś znaleźliście ten złoty środek pomiędzy czymś zupełnie low-fi, surowym, a tym, co graliście na samym początku. W sumie to ciężko mi powiedzieć. To jakby... Czy to jest taka wypadkowa? No może w pewnym sensie tak, aczkolwiek nie wiem, nie przykuwam do tego takiej jakiejś uwagi, czy to wynika po prostu z jakichś wcześniejszych tam sposobów tworzenia. No bo swobodnie można powiedzieć, że u was to jest kwestia raczej spontaniczna, jakiejś otwartości. Tak, to po prostu też chodzi o dany numer. W danym czasie mamy taki feeling i powstaje jakaś jedna piosenka, która później na przykład określa pewien kierunek, w którym staramy się podążać. A Jacksonville Chase nie jest jednym z takich utworów, takich trochę majalowskich, który na początku was mocno napędzał? Tak, to było w ogóle taki nasz taki numer flagowy, że tak mogę powiedzieć. No to w takim razie, skoro wywołaliśmy Jacksonville Chase, posłuchajmy go w dobrym graniu. To był zespół Dobbs w utworze Jacksonville Chase z płyty Głos Moich Nocy. Przypominam, płyta została przez zespół nagrana jako pierwsza, natomiast ukazała się jako trzecia. Trochę o tej chronologii cały czas rozmawiamy z Dawidem Młotkowskim i Kubą z zespołu Indigo Child. No i właśnie, a propos tego, co sygnalizowałem już, czyli kwestii ewolucji brzmienia zespołu Dobbs, to przyznawaliście, że wasze poszukiwania artystyczne no, trwają w najlepsze, że to nie jest tak, że przez to, że już się skład mniej więcej wykrystalizował, już wiecie dokładnie, jaki kierunek chcecie obrać, tylko na przykład Kuba Zeisner, czyli wasz wokalista, wspominał o tym, że ostatnio się bawił nawet oktawerem, który chce użyć na swoim wokalu, może mieć to nawet jakiś taki lekko popowy efekt. Czy rzeczywiście, kiedy spotykacie się w tym tyglu artystycznym, to tych pomysłów jest aż za dużo i nie wiecie, co z nimi zrobić? Tak, czasami idziemy zbyt różne strony. Teraz znowu, jeśli chodzi o tworzenie nowego materiału, to wróciliśmy do takiego brudnego, garażowego grania. Ale ogólnie, jeśli chodzi o jakąś taką wyraźną tendencję, to chcemy pójść w taką stronę transowo-psychodeliczną teraz. Kojarzysz może taki numer, graliśmy na koncercie The Dawn, taki bardzo psychodeliczny. On się chyba ukazał nawet na albumie. To jest właśnie koncertowym. Taki numer, który jest takim dawnym Jacksonville, że wyznacza nam kierunek. No i może korzystając z okazji, to już powiem, że też zmiany tutaj się dotyczą również nazwy zespołu. Zostajemy przy akronimie Dobbs, natomiast już to nie jest Department of Blues and Soul, tylko Doors of Beyond Space, czyli drzwi do przestrzeni. Nawiązanie ewidentne. Tak.
Także już odcięliśmy się trochę od tych pierwszych korzeni jakiegoś tam bluesa, rocka. Idziemy bardziej w takie już psychodeliczne rzeczy. No bo ostatnio mówiliście mi, że chcecie gdzieś lawirować troszeczkę pomiędzy takim odbiorcą w stylu festiwalu Rawa Blues, a graniem bardziej eksperymentującym, no ale z tego co sugerujesz, już raczej oddalacie się od Rawy. To znaczy, tutaj akurat jest tak, że jeśli chodzi o jakąś Rawę Blues, no to mamy już materiał na tego typu sceny, myślę, że domknięty, a teraz próbujemy robić nowy materiał, myśląc też o innych scenach. Ja przypominam Państwu, że w studiu jest też cały czas Jakub Kamiński, między innymi z zespołu Indigo Child. No i właśnie, sygnalizowałem, że wasze składy, czy ich losy są ze sobą nierozerwalnie związane. I czy a propos tego, co też Indigo Child robi od jakiegoś czasu, czyli granie takiego mocno rozimprowizowanego, nieraz zakrawającego na fusion, ale też psychodelizujące klimaty, czy czujecie, że z Dopsami tworzycie jakiś taki kolektyw artystyczny, coś większego, i że gdzieś wasze inspiracje się splatają, chociaż są bardzo różne? Inspiracje tak, inspiracje na pewno tutaj się splatają, ale tak, bo dzisiaj zrobiłem sobie takie coś przed radiem, że puściłem sobie nagrania Dops, między innymi właśnie z tej pierwszej płyty i od Indigo, i chciałem sobie wychwycić jakby, gdzie jest różnica w tej muzyce, coś co odgradza jednak te dwa zespoły, i mi się wydaje też, że w przypadku, no wiadomo, że jakby muzyka Dops jest bardziej gitarowa, ze względu na to, że tutaj jakby Dawid trzyma tutaj większość tej twórczości. No ale też tutaj na pewno jest taka różnica, że Dops raczej jest takim brudnym brzmieniem, a takim rock'n'rollowym z pazurem. U nas jest to bardziej tak, ja bym powiedział, wyrafinowane. Jakbym miał nadporównać jakiś zespoł, to bym powiedział, akurat do klasycznego heavy metalu, że Dops to jest taka Metallica, a my bardziej taki Iron Maiden. Ale na pewno jest gdzieś ten taki jeden trzon, który w tym kolektywie rzeczywiście się mieści. No bo warto przypomnieć o tym, że jeżeli chodzi o płytę Dops, której dzisiaj słuchamy, grałeś gościnnie w utworach Alicja i Roll the Dice, no ale też można wychwycić, że twoje partie basowe w tych utworach były takie bardziej standardowe jak na twoje podejście, że jednak w Indigo jako, powiedzmy, lider, frontman tego składu lubisz się wyszaleć, lubisz bawić się efektami, harmoniami, natomiast przy współpracy z Indigo chyba byłeś taki bardziej zachowawczy. Znaczy, no tutaj na pewno, bo ja pamiętam, jak mieliśmy pierwszą próbę z Dopsami, to się spytałem ich, jak oni widzą, co ja mam w ogóle zagrać, czy to właśnie ma być zachowawcze, i zawsze tutaj próbowałem się porządkować pod brzmienie danego zespołu, więc to było takie podejście raczej zadaniowe. I tutaj, jeżeli chodzi też o efekty, to te efekty, no, w Roll of the Dice tutaj przez Tero używam, tylko też jest kwestia taka, że tutaj chodzi o mix, bo ja zupełnie na innych rejestrach gram w Indigo, więcej mam tych takich średnich, ciepłych tonów, a w przypadku Dobbs, gdzie też nie miałem wpływu tutaj na mix, bo jakby tutaj tam zostawiłem tylko ścieżki, to tu są wyciągnięte raczej te niskie tony i są bardziej z tyłu. Też warto wspomnieć o tym a propos Indigo Child, że latem zahaczyliście o Radio Pole i zrodziło się z tego coś dużego. Okej, dobra, już wiem, do czego mówisz. Tak, zrodziło się właśnie w trakcie jesteśmy miksów drugiej płyty, bo do tego nawiązujesz, o której oczywiście Dawid z Jakubem też grają. Planujemy zakończyć płytę do końca roku, się zmiksować, a później tak naprawdę będziemy patrzeć, jak się rozwija cała sytuacja w związku z COVID-em, bo nie chcemy wydawać też tych utworów, a chcemy przez wytwórnię już wydać, jak nie będzie koncertów. My chcemy już od razu to wypromować, a też widzę, że ta siatka jakby naszych fanów się rozwija. Mamy rozgłos, bo zresztą jak teraz graliśmy w piątek, to no, było trochę ludzi, a prawie żadnych znajomych, więc widzimy takie pozytywne sygnały, że jest zainteresowanie naszym zespołem, a nawet drugą płytą. Zachęcamy do tego, żeby śledzić poczynania zarówno Indigo Child, jak i zespołu Dops. Przypominam, jeżeli chodzi o Dopsów, to ukazał się właśnie pierwszy nagrany przez nich album, czyli Głos Moich Nocy, a na sam koniec posłuchamy utworu, który ukazał się zarówno na płycie Głos Moich Nocy, jak na
skomplikowana zbitka. Ukazał się również na mini płycie Blue Drag. Piosenka nazywa się Hunter, a gościliśmy Dawida Młotkowskiego i Jakuba Kamińskiego. Wielkie dzięki za wizytę. Również dzięki. Dzięki. Cześć. Dobre granie.